Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj kolejne przygotowanie do egzaminu smoklesisty z matematyki, próbnego egzaminu, bądź też może oficjalnego, który będziecie mieli może w maju. Czyli po prostu przerobimy sobie arkusz z czerwca z 2023 roku, właśnie z matematyki, czyli dokładnie taki typ egzaminu, który będziecie mieli później oficjalnie. Na 100%, tak żebyście mogli sobie powtórzyć jeszcze ewentualne tematy właśnie z matematyki. A ja powoli zastanawiam się nad jakimś specjalem z okazji 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale, także bądźcie czujni. Całka! Oczywiście dla wszystkich zainteresowanych matematyką i pomocą z matematyki zapraszam Was na Discord oraz linki do różnych przydatnych według mnie materiałów z matematyki pod szkołę podstawową są w opisie. Także zainteresowanych tam zapraszam. Równania, wyrażenia algebraiczne, potęgi albo pierwiastki może, zadania z treścią, no różne takie rzeczy wiem, że bywają problematyczne czasami dla Was. I jeszcze dodatkowo, jeżeli zauważycie, że czegoś brakuje na tym kanale właśnie pod egzamin smoklesisty z matematyki i chcielibyście, żebym dla Was to omówił, no to śmiało piszcie w komentarzu hashtag E8 2024, no i później napiszcie, co byście chcieli, na przykład, żebyście chcieli, że brakuje na kanale, a nie do końca się dobrze z tego czujecie, skali. Także hashtag skala, a ja będę wiedział później, kto ewentualnie czego potrzebuje. No i postaram się oczywiście dla Was te materiały przygotować. Lecimy! A po co mi ta matma? Całeczko, proszę Cię. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Przeczytam zadanie, zatrzymujcie sobie materiał, spróbujcie sami rozwiązywać, a później prześledźcie, czy dobrze rozwiązaliście razem ze mną. No bo tak się najlepiej uczy ewentualnie matematyki. No i nie tylko. Zadanie pierwsze. Na diagramie przedstawiono liczbę butelek z wodą dostarczonych do sklepu osiedlowego oraz liczbę butelek z wodą sprzedanych w tym sklepie przez 3 kolejne dni. Poniedziałek, wtorek i środę. No dobrze, mamy tutaj sobie ładny diagram. Poniedziałek, wtorek, środa, tu mamy liczby butelek, tu mamy legendę, zauważcie, że nasz ten ciemniejszy fioletowy to dostawa, a jaśniejszy taki to sprzedaż. Pewnie w arkuszu jest zielony, bo odwracam kolory tutaj. Dobra, przeczytajmy pytania. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, fałszywe. Przez te 3 dni w sklepie osiedlowym sprzedano łącznie, sprzedaż, łącznie 190 butelek z wodą. Przez 3 dni. No trzeba po prostu odczytać z diagramu, ile każdego dnia no sprzedano butelek i dodać do siebie. No dobra, no to zaczynamy od początku. Poniedziałek, sprzedaż to jest jasny, żółty, jasny taki różowy można powiedzieć. No to tutaj mamy sprzedaż. Tu widać, że tutaj jest 40, tu jest 50. U nas to jest idealnie pomiędzy. No to tu będzie 45 w takim razie. Dobrze. Wtorek. Wtorek, jak tak patrzę, to ten nasz różowy to będzie gdzieś tutaj, czyli między 80 i 90, czyli 85 w takim razie. No i podobnie w środę, przedłużmy sobie. Można sobie ewentualnie linijkę też wziąć, też będzie dobrze. No to tu ewidentnie wychodzi, że tu jest 60, czyli tu mamy 60. No i łącznie, no to musimy dodać. Możemy to zastosować dodawanie w słupku trzech liczb, czyli 85. Tu mamy 45, tu mamy 60, kreseczka, plusik 5, dodać 5, to będzie 10, jedynka w pamięci. 9 dodać w sumie 10, tak? No bo 4 plus 6 to 10. 9 dodać 10, no to będzie 19, czyli mamy 190, czyli tu jest prawda. Okej, okay, drugie pytanie. Liczba butelek z wodą sprzedanych w poniedziałek stanowi 3/4 liczby butelek z wodą dostarczonych w tym dniu. Mówimy tym razem tylko i wyłącznie, jak tak patrzę, o poniedziałku. Dobrze, liczba butelek z wodą sprzedanych. Sprzedane, no to już wiemy, że to jest 45. Czyli jeżeli mamy porównać jedno do drugiego, no to mamy 45 na górze. No i dzielimy to przez co? Stanowi 3/4 liczby butelek z wodą dostarczonych. Dostawa, no to to jest nasza tutaj dostawa. Czyli dostawa, to tu mi wychodzi, że jest 60. tego dnia, czyli przez 60. No i pytanie, czy to jest 3/4? Trzeba skrócić ten ułamek do najprostszej postaci i tyle. No dobra, no to 45 i 60 na pewno na 15 by się nawet dało. No to będzie 3, to będzie 4 i już załatwiona sprawa. Ewentualnie jak przez dwucyfrowe macie problem, no to można kilka razy sobie poskracać. Na przykład najpierw na 5, 45 na 5 to 9 i 60 na 5 to będzie 12, nie? I później jeszcze raz możemy sobie skrócić 9 i 12 przez 3, to będzie 3, to będzie 4. Wyjdzie na to samo, czyli wychodzi 3/4, czyli to będzie również prawda. Kolejne zadanie, lecimy dalej, napiszcie komu się udało zrobić pierwsze zadanie. Zadanie numer 2. Z tasiemki o długości 2/3 metra odcięto kawałek o długości 0,5 metra. Okej. Okay. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pozostała po odcięciu część tasiemki ma długość mniejszą od 15, większą, bla, 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 bla. Mamy to oszacować w takim razie. No dobra, zobrazujmy sobie tą sytuację. Jest sobie tasiemka, o, cyk, cyk, cyk. I ona całą tą długość
długość od końca do końca ma mieć 2/3 metra. Czyli tu mamy 2/3 metra. Ok. Odcięto kawałek o długości 0,5 metra. No dobra. No to tu gdzieś załóżmy odtąd dotąd 2/3 metra. Ok. No to to będzie 0,5 metra, to będzie tak ponad pół tego, co tu było. Czyli tu załóżmy taki kawałek odcięto, to będzie 0,5 metra. Czyli 0,5. No właśnie, 0,5 czy 1/2? Ja myślę, że zostańmy w ułamkach zwykłych, zazwyczaj są przyjemniejsze do jakichkolwiek przekształceń później. Pozostała po odcięciu część tasiemki, czyli oni się pytają o ten kawałek, tak, odtąd dotąd, to jest nasz x. No, żeby x-a policzyć, to można równanie, można tak bardziej oczywiście na logikę bym powiedział również, ten nasz x w tym zadaniu, no to jak byśmy mogli policzyć? No ten x tak naprawdę dodać 1/2 metra, czy już wszystko jest w metrach, musi dać nam długość całej tej tasiemki, czyli 2/3. No to nasz x to są 2/3. Minus 1/2. No i trzeba tu po prostu wykonać działanie na ułamkach zwykłych, czyli od 2/3 odjąć 1/2. Broń Boże, że to jest 1/1, czyli 1. To tak nie działa. Mianowniki muszą być takie same. Pokażę wam taki patent, który się czasami przydaje, bo można to zrobić taką metodą na przekątne, na mnożenie przekątnych, czyli tak. Mnożę najpierw patent, a potem wam pokażę, że to naprawdę działa. Czyli możemy sobie pomnożyć tą przekątną, taką idącą w dół, no 2 razy 2 to jest 4. Od tego odejmujemy zawsze, jeżeli tu jest minus, tak, bo to jest taki sam znak tutaj, jak i tutaj. I od tego odejmujemy mnożenie tej przekątnej, czyli 3 razy 1 to będzie 3. Cyk. I dzielimy to przez, uwaga, przez co? Przez mnożenie tych dwóch liczb na dole, czyli 3 razy 2 to jest 6, czyli wychodzi mi tu 1/6 po prostu. I taki patencik można zastosować przy odejmowaniu ułamków. Natomiast no tak klasycznie, jakbyśmy mieli to zrobić, może gdzieś tu na górze 2/3 minus 1/2. No zauważcie, że trzeba by rozszerzyć do szóstki, czyli w takim razie tu, żeby z trójki zrobić szóstkę, trzeba by przez 2 pomnożyć, to w takim razie licznik również. Czyli tu się zrobi 4 minus, tu też chcę mieć szóstkę, to by trzeba przez 3, to też przez 3, czyli 1 razy 3 to jest 3. No i już jest wspólny mianownik, ten na dole, no to 4/6 minus 3/6, 1/6. Wyszło to samo, lecimy dalej, napiszcie, kto znał ten patent. A, bo w ogóle to zapomniałem rozwiązać tego zadania. Wyszło nam, że to jest 1/6 metra. No i teraz trzeba odpowiedzieć, czy to mniej od 15 cm, czy między 15 a 16, dokładnie 16, czy między 16 a 17. No to w takim razie trzeba by było 1/6 metra zamienić na centymetry. No 1 metr to jest 100 cm, czyli razy 100 cm, ok. Czyli mamy tak naprawdę 106 centymetra, no i tutaj wystarczy tak naprawdę tak. Po pierwsze możemy to skrócić sobie na 2, tu będzie 50, tu będzie 3, no i w 50 ile trójek się zmieści, no to możemy nawet sobie podzielić to pisemnie, słuchajcie, jak nie chcecie się zastanawiać, w piątce będzie 1/3 minus 3, to będzie 2, zrzucamy 0, 20 na 3, no to będzie 6, czyli minus 18 i zostaje nam 2, czyli 2 reszty, czyli wiemy, że to jest tak naprawdę idealnie 16 cm i 2/3 cm. No to jeżeli 16 i 2/3, no to będzie co? Między 16 a 17, czyli odpowiedź D. Tak się podekscytowałem tą metodą, że aż zapomniałem zrobić zadania. Lecimy dalej. Zadanie numer 3. W pewnym zoo mieszkają słoń afrykański o masie 6 ton oraz góralek skalny o masie 3 kg. W ogóle, jeżeli byście chcieli unikać błędów na swoim egzaminie ósmoklasisty, to polecam wam bardzo serdecznie kompilację 28 najbardziej popularnych, według mnie przynajmniej, błędów, jakie robicie na matematyce, czyli również na egzaminie ósmoklasisty. Tu trzymajcie link do tego materiału, myślę, że może się przydać. W pewnym zoo mieszkają słoń afrykański o masie 6 ton oraz góralek skalny o masie 3 kg. Dokończ zdanie. Wybierz właśnie odpowiedź spośród podanych. Masa słonia afrykańskiego jest większa niż masa góralka skalnego. Tyle razy. No dobra. Przede wszystkim musicie w tym zadaniu po prostu wiedzieć na pamięć, znać po prostu jednostki. A tak naprawdę ile to jest 1 tona? A 1 tona to jest po prostu 1000 kg. No po prostu trzeba to zapamiętać. Zauważcie, że słowo tona ma ile liter? Ma 1, 2, 3, 4 litery, nie? Okej. Okay. A 1000 ile ma cyfr? 1, 2, 3, 4 cyfry. Może jakoś tak sobie zapamiętacie, na przykład zawsze dodatkowa forma zapamiętania jakiegoś skojarzeniem. Łatwiej się zapamiętuje wtedy takie rzeczy, ale to tylko przy tonie, no nie zawsze tak to działa. No kilogram na przykład to już nie zadziała za bardzo, nie? No ale tona, 1 tona to 1000 kg.
No bo 4 cyfry, 4 litery. Bęk. Nie ma za co. No dobra, no to w takim razie nasze 6 ton, no to będzie nic innego jak 6000 kg. No i teraz pytanie, ile razy masa słonia jest większa? Czyli trzeba podzielić masę słonia przez masę tego góralka skalnego. No i zobaczymy, jaka liczba wyjdzie. Nasze 6000 kg podzielić przez 3 kg. To jest nasz słoń, to jest nasz jakiś tam góralek, czymkolwiek jest góralek skalny. Teraz sprawdzę, czym jest góralek skalny, bo w sumie to nie wiem, chętnie się dowiem. Góralek skalny. A, to takie gatunek ssaka z rodziny góralkowatych, zamieszkujący kontynent afrykański, półwysep arabski, Bliski Wschód oraz aż po Turcję. Prowadzi osiadły tryb życia. Dorosły osobnik mierzy od 40 do 60 centymetrów. Pierwsze skojarzenie to mi się z bobrem skojarzyło albo z wyrośniętym chomikiem. No, nie wiem. No takie coś dziwnego. Góralek skalny. No okej, okay. To już wiem, o co chodzi. No i waży około 3 kg w takim razie. No dobrze, no i to trzeba teraz po prostu policzyć. No co? No to 6000, no tak, kilogramy się skracają jako jednostka i teraz 6000 na 3, no to będzie 2000. No to 2000 razy, tak? To będzie nasza odpowiedź do tego zadania, czyli 2000 razy odpowiedź, co lecimy dalej. Dane są 4 liczby. 07 minus 065 minus 0456 0234. No nie powinienem tego tak czytać, może jeszcze raz. 70 minus 65 setnych minus 456 tysięcznych i 234 tysięczne. Żeby nie było, będzie poprawnie. Uzupełnij zdania, wybierz A lub B oraz C lub D. Dobra, suma największej i najmniejszej spośród tych liczb jest równa. No dobra, tutaj trzeba na pewno uważać na kilka rzeczy w tym zadaniu, bo powiedzmy sobie od razu, że liczba największa, znaczy ogólnie na osi liczbowej, mamy taką zasadę, że liczba większa jest bardziej na prawo na osi niż liczba bardziej na lewo na osi, tak? Czyli w takiej sytuacji B jest na pewno mniejsze niż A. Zawsze. Wszystko jedno, na przykład czy tu jest 0, czy na przykład tu jest 0, czy na przykład tu jest 0. Tak jak nam pokazuje grot tutaj na osi, czyli w prawą stronę, ja muszę to robić odwrotnie, dlatego się zawsze muszę nad tym zastanowić. W prawą stronę są liczby większe. No i teraz tak, po pierwsze, zastanówmy się nad liczbami dodatnimi, bo mamy. Tutaj pierwsza pułapka, tu oczywiście musimy dopisać dwa zera, bo to nie jest 7, nie wiem, tysięcznych, czy to jest na przykład większe niż to, nie? No co jest większe? 0,7 coś tam. No wiadomo, że 0,7 jest większe niż 0,2,3,4. Tak? Jakbyśmy mieli tu na osi to zaznaczyć, tu by było gdzieś 0, tu by było to 0, 2, 3, 4, tu by było gdzieś, nawet dalej bym powiedział 0, 7, a gdzieś tam dalej 1 dopiero. Więc rzeczywiście ta liczba będzie największa. Ok. Czyli nasz max to jest 0, 7. To już sobie tu zapiszemy. No i teraz liczba najmniejsza. No i teraz najmniejsza, no to raczej na minusie. No i teraz niektórzy powiedzieli, dobra, najmniejsza to chyba minus 0, 4, 5, 6. No bo jest to mniej. 0,456 jest mniej niż 0,65. Ale jesteśmy na minusie. Zastanówmy się, która z tych dwóch liczb będzie bardziej na prawo na osi. Tu jest 0, tu jest gdzieś minus 1. Ok? No i teraz wrzućmy sobie obie te liczby, czyli wrzućmy sobie to nasze minus 0,65, no to gdzieś będzie tak, gdzieś tutaj, tu będzie minus 0,65, a nasze 0,456, no to będzie gdzieś jakoś tutaj, minus 0,456. No i która liczba jest mniejsza? No która jest mniejsza? No ta, która jest bardziej na lewo na osi. A bardziej na lewo na osi tym razem jest ta liczba. Czyli to jest nasze minimum. No to jest nasza najmniejsza liczba. Czyli nasze minimum to jest minus 0,65. Mimo tego, że tu po przecinku, jakbyśmy nie patrzyli na minusy, no to teoretycznie rzeczywiście 0,65 jest większe. Natomiast na minusie to jakby działa troszkę odwrotnie, bo im jest większa liczba na minusie, tym tak naprawdę jest mniejsza. No co jest większe? Minus 10 czy minus 2? Im jest liczba większa, ale na minusie, czyli dziesiątka, ale na minusie, tym ogólnie jest mniejsza. Nie? Tak to trzeba niestety sobie wyobrażać. No dobrze, to co oni tam chcą? Suma. Czyli mamy 0,7, dodać do tego minus 0,65. Dodać ujemną liczbę, to inaczej po prostu ją odjąć. Sobie możemy 0 wyobrazić, czyli 0,70 minus 0,65, no to będzie 0,05 w takim razie. No to w takim razie odpowiedź B. Dobra, drugie pytanie. Na osi liczbowej odległość między punktami odpowiadającymi liczbą minus 0,65, czyli minus 65 setnych oraz minus 456 tysięcznych jest równa. No dobrze, jeśli chodzi o liczenie odległości dwóch liczb na osi liczbowej, no to albo odejmujecie od tej większej tą mniejszą i tyle,
A jeżeli nie chcecie się nad tym zastanawiać, to korzystacie z wartości bezwzględnej. No ale dobra, załóżmy, zrobimy to w ten sposób, tak? Czyli zastanówmy się, gdzie która liczba będzie. No to nawet wcześniej rysowałem, ale niestety zmazałem. Tu jest gdzieś 0, czyli minus 0,65 to jest tutaj. O, a to jest nasze minus 0,456. No i od większej, czyli od tej, trzeba odjąć tą mniejszą. Czyli od minus 0,456 trzeba odjąć minus 0,65. Zauważcie, że są dwa minusy obok siebie. No dobrze, no to to będzie minus 0,456, no i się zrobi plus 0,65. No to tak naprawdę o minus liczba dodać liczba to jest to samo, co jakby od tej liczby odjąć tą liczbę. Więc ja to nawet proponuję to pisemnie zrobić, czyli 0,65. 0 dopiszę, bo musi się nam przecinek zgadzać w pionie, jak odejmujecie. To będzie minus 4,56. No i dobra, od 0,6 tu trzeba będzie sobie jedynkę pożyczyć, czyli 10 minus 6, tak? Bo tu się zrobi 10. 10 minus 6 to będzie 4. Tu znowu trzeba pożyczyć, czyli tu się zrobi 14 w takim razie, bo 10 dodajemy. 14 minus 5 to będzie 9. 5 minus 4 to będzie 1, 0. O, cyk. No to to będzie równe 0,194, czyli odpowiedź w takim razie C, C. Okej, okay, lecimy dalej. Dajcie znać, czy trudne, bo w sumie takie ciekawsze zadanie. Można było łatwo się dać nabrać, wydaje mi się. Zadanie piąte, oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli prawda, albo F, jeśli fałsz. Wartość wyrażenia 4 do potęgi 4 i do potęgi 3 jest równa 4 do potęgi 7. Jeżeli potrzebujecie powtórki z potęg na egzamin ósmoklasisty z matematyki, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału, bo myślę, że może się przydać. Ogólnie mamy tutaj coś takiego jak potęgę do potęgi, czyli mamy A do potęgi jakiejś B i to wszystko jeszcze idzie do potęgi C. No i jeżeli jest coś takiego, to przepisujemy naszą podstawę potęgi, tak? No i dodatkowo te wykładniki, które tu mamy, wymnażamy przez siebie, czyli robi się B razy C. Taką mamy własność, jeśli chodzi o potęgi, nasze pierwsze zadanie. Czyli 4 do czwartej i do trzeciej to będzie 4 do potęgi 4 razy 3, czyli 4 do 12. Prawda to? 4 do siódmej? Nieprawda to. Także to będzie tutaj fałsz. Drugie pytanie. 5 do trzeciej razy 10 do trzeciej oraz 5 do szóstej razy 2 do trzeciej są równe. O, takie cudo tutaj jest. No dobra, no to tak, zauważcie, że jest 5 do trzeciej razy 10 do trzeciej. Jeżeli wykładniki są takie same, czyli jeżeli macie A do potęgi jakiejś tam, no załóżmy N tym razem, razy jakieś B do potęgi N, no i ten wykładnik na górze jest taki sam, to my możemy to połączyć, że to jest mnożenie tych dwóch liczb ze sobą do tej samej potęgi N. Taką własność też na potęgach mamy. O, no to w takim razie zauważcie, że tutaj ten n, no to jest 3, to jest 3. No to jest to samo. Czyli my możemy to zapisać, że to jest 5 razy 10 do trzeciej po prostu. No to będzie 50 do trzeciej. To jest, można powiedzieć, ta liczba ta. No to teraz się weźmy za tą liczbę. Czyli mamy 5 do szóstej razy 2 do trzeciej. No dobra. No i tutaj trzeba by się troszkę pobawić chyba, jak tak patrzę. Jak tak patrzę, to by trzeba było się pobawić, bo też byśmy chcieli, żeby tu było to samo. Tu i tu. No ale nie jest. No to tu możemy skorzystać z kolejnej własności na potęgi, że jeżeli jest mnożenie potęg o tej samej podstawie i mamy różne wykładniki, to my możemy tak naprawdę to zamienić na potęgę o tej samej podstawie z dodawania tych wykładników, czyli B dodać C. Coś takiego też można w potęgach robić. Przy dzieleniu jest odejmowanie po prostu. No to tak, ja bym tutaj chciał szóstkę dostać z dodawania. No to mogę sobie zamienić to wyrażenie całe, że to jest 5 do trzeciej, no i razy ile? No razy też 5 do trzeciej. No bo wtedy wiem, że to plus to da mi szóstkę. Będzie się zgadzać. Taki patent. No i teraz jeszcze razy to nasze 2 do trzeciej. No i co się okazuje? Oczywiście ten wzór, jak ja bym tutaj dorzucił jeszcze razy jakieś C do N, to nie ma problemu, tu się jeszcze C dorzuci, tak? Jeżeli jest mnożenie większej liczby czynników niż 2, no to wzór działa nadal tak samo. No to tak naprawdę my możemy to zwinąć, że to jest 5 razy 5 razy 2 i to wszystko do trzeciej. 5 razy 5, 25, razy 2 to będzie 50, 50 do trzeciej. Okej, okay. To jest to samo co to, to jest to samo co to. Czy są sobie równe? No są, czyli prawda. No i koniec takiego zadania. Mam nadzieję, że w miarę łatwo. Zadanie szóste. W naczyniu znajdowało się K litrów wody. Marcin oddał z tego naczynia 1/3 tej objętości wody, a następnie Magda odlała 3 litry wody. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Objętość wody wyrażoną w litrach, która pozostała w naczyniu, opisuje wyrażenie. No dobra, no to co mamy w tym zadaniu? Mamy sobie jakieś naczynie, możemy sobie to jakoś zobrazować. I tu ma być K, no K litrów wody. Tak czy
jakbyśmy sobie tą wodę tu mieli narysować, załóżmy, że tutaj mamy właśnie tą wodę. Marcin odlał z tego naczynia 1/3. 1/3, a jeżeli w całym naczyniu było K, no to w takim razie Marcin odlałby, tak, to będzie Marcin, sobie możemy podpisać Marcina, no i 1/3 całej objętości, czyli całego naszego K. A następnie Magda odlała 3 litry wody, czyli teraz Magda, jak już ta woda nam troszkę jej ubyło, to Magda, tutaj mamy Magdę załóżmy, Magda odlała po prostu 3. No litry, już pomijam jednostki, żeby się tutaj w to nie bawić, ogólnie coś takiego by tutaj działało. No i objętość wody wyrażoną w litrach, która pozostała w naczyniu. Woda, która pozostała w naczyniu, to będzie ta część wody. No to jakbyśmy policzyli, ile tu jest tej wody? No trzeba by było od całej tej pierwotnej objętości tej wody, czyli od całego naszego K, no co? Odjąć to, co? No zabrał, można powiedzieć, odlał Marcin, czyli trzeba by od tego odjąć 1/3 K, no i jeszcze powinniśmy od tego również odjąć to, co tam wylała Magda, czy tam odlała. Czyli jeszcze powinniśmy odjąć od tego po prostu 3. No i co? Patrzymy na odpowiedzi, czy coś takiego jest. Najbardziej zbliżone by się wydawało to, tylko że tu brakuje K przy 1/3, tak? Bo to nie odlali 1/3 litra, tylko 1/3 całej objętości, więc to nie będzie ta odpowiedź, więc C na pewno nie. No i co? Tak patrzymy, nie ma takiej odpowiedzi. Ale z tych dwóch rzeczy możemy wyciągnąć minusa przed nawias. Jeżeli wyciągniemy sobie minusa przed nawias, no to będzie minus. I w nawiasie, no zmieniamy znaki wtedy tym rzeczom, które są w nawiasie. Czyli 1/3 K plus 3 tu się zrobi. Dodajemy to, co odlał Marcin i Magda naraz, to sumujemy i wtedy całość odejmujemy od całego naszego naczynia. O, no czy taką odpowiedź mamy? K minus 1/3 K plus 3. Plus 3 to mamy odpowiedź A. Tak, nie odpowiedź D, bo tutaj trzeba by było również zmienić ten znak. No dobra, kolejne zadanie. Zadanie 7. Tydzień przed rozpoczęciem zajęć student zapłacił 800 zł za kurs żeglarski. W razie rezygnacji z kursu organizator nie zwraca pełnej kwoty wypłaty, tylko oddaje jej część, zgodnie z poniższą tabelą. No i mamy tutaj tą tabelę, termin rezygnacji, wysokość zwrotu wpłaty. Okej, okay. Przed rozpoczęciem kursu mamy zwrot w postaci 95%, czyli 5% po prostu zostawiają sobie dla siebie. W pierwszym tygodniu kursu 85% zwrotu, w drugim 70%, po upływie drugiego tygodnia 5%. No dobrze. Student zrezygnował z kursu w trzecim dniu zajęć. Dobra. No i mamy dokończyć zdanie. Organizator zwrócił studentowi kwotę. Dobra, trzeci dzień. Gdzie będzie trzeci dzień? No będzie to trzecim dniu zajęć, czyli no nie przed rozpoczęciem kursu, kurs już trwał. W pierwszym tygodniu kursu, no to będzie tutaj, bo trzeci dzień, no to będzie, no pierwszy tydzień kursu to by było od 1 do 7 dnia, tak, tego kursu, więc my jesteśmy w tym miejscu. Czyli tak naprawdę wiemy, że nam zwrócą 85% tej kwoty, a kwota to była 800 zł. Więc jedyne, co musimy w tym zadaniu zrobić, to po prostu policzyć sobie procent z liczby. Można by to zrobić z proporcji, można też zrobić po prostu z mnożeniem. Mnożeniem w ogóle, jeżeli potrzebujecie jakiejś powtórki z procentów i w ogóle o co w tym chodzi i w jaki sposób robić typowe zadania pod egzamin ósmoklasisty, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. Czyli mamy 85%, jeżeli liczymy procent z liczby, to ten procent wymnażamy przez tą liczbę, czyli 85% razy 800. No żeby to policzyć, musimy procenty zamienić na liczbę. 85% to jest tak naprawdę 85 setnych, tak sobie można kojarzyć, że przecież procent ma, można powiedzieć, 2 zera w tym symbolu, nie? A my to dzielimy przez 100, co ma też 2 zera, także tak sobie to można skojarzyć, czyli 85 setnych, no i to jeszcze razy 800, no i robimy z tym porządek, tu po zerze, czy coś jeszcze, no w sumie 85 razy 8 trzeba by było pomnożyć, możemy sobie pisemnie to opanować, 85 razy 8, 5 razy 8 to będzie 48 razy 8, 64 plus 4, 68, czyli wychodzi 680, no i to będzie złotych. Organizator zwrócił, to był zwrot, tak jeszcze, żeby się upewnić na wszelki wypadek, czyli odpowiedź w takim razie C. Lecimy dalej. Zadanie 8. Podczas spaceru w czasie każdych 10 sekund Ewa robi taką samą liczbę A kroków.
Ile kroków zrobi Ewa w czasie 3 minut tego spaceru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No dobra, słuchajcie, to zadanie to można by było zrobić na dwa sposoby. No pierwszy sposób to tak naprawdę proporcja, bo zauważcie, że im ta Ewa będzie dłużej szła, tym wykona większą liczbę kroków. I jest to do siebie proporcjonalne, bo jeżeli będzie szła 3 razy dłużej, no to pokona 3 razy więcej kroków na przykład. Więc no pierwszy sposób na proporcję, mogę wam też pokazać drugi sposób ewentualnie, bo można by to też zaatakować z prędkości czasu i drogi, jak najbardziej. Czyli tak, najpierw sobie zrobimy proporcje, czyli wiemy, że w 10 sekund, czyli 10s, no to ona zrobi liczbę kroków A. Dobra. Ile kroków zrobi Ewa w czasie 3 minut? No jedna ważna rzecz, my te 3 minuty, które tu mamy w tym zadaniu, no musimy na tą samą jednostkę zamienić, co wcześniej, czyli na sekundy. Jedna minuta to 60 sekund, czyli mamy 3 razy 60 sekund, no to tak naprawdę wyjdzie 180 sekund. Czyli my się zastanawiamy, 180 sekund, to ile to będzie kroków? No możemy to zrobić, że tu jest x. No i tak się składa, że akurat tutaj można by tu proporcję tą ułożyć, że to razy to przez to. Natomiast jeżeli tutaj widać, że te obie strony tej proporcji, w sumie to jedna z nich, w sumie na tą chwilę, jest w taki sposób ładny, pokazana, że wystarczyłoby to pomnożyć przez jakąś liczbę, którą łatwo zauważyć, no to nie musimy się tak bawić. Zauważcie, żeby z dziesiątki zrobić 180, no to przez co trzeba by było to pomnożyć? Wystarczy to pomnożyć przez 18, a jeżeli lewą stronę proporcji wystarczy pomnożyć przez 18, to również z prawą wystarczy zrobić dokładnie to samo. Czyli ogólnie wychodzi na to, że nasz x to będzie 18 razy a, czyli 18a, czyli odpowiedź po prostu b. Cyk. Czyli można by było zrobić to zadanie w ten sposób, no można by z prędkości czasu i drogi, no bo zauważcie, że tak naprawdę naszą prędkością u nas to będą kroki na minutę albo na sekundę, zależy w jakiej jednostce, tak? Czyli mamy ogólnie drogę podzieloną przez czas. Czyli u nas v to będzie a kroków, bo to jest nasza droga, przez 10 sekund, nie? No i teraz znowu też wiemy, że V to jest jakiś tam S2 przez T2, a my tak naprawdę w tym zadaniu znamy ten czas T2. T2 to u nas są te 3 minuty, czyli po prostu, no już zamieńmy to rzeczywiście na sekundy, 180 sekund. No i można by przekształcić ten wzór, czyli pomnożyć przez T2, czyli V razy T2 równa się S2. 2 chcemy policzyć, czyli S2 równa się, V wstawiamy, za V wstawiamy to, czyli A przez 10 sekund, a za nasze T2 wstawiamy 180 sekund, o. No i zauważcie, sekundy się skracają, 0 się skróci i również wychodzi po prostu 18A. Natomiast wydaje mi się, że pierwsza metoda szybsza. Ale dajcie znać w komentarzu, którą metodą byście woleli to zrobić. Albo którą sami zrobiliście w sumie. Zadanie 9. Uzupełnij zdania, wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz C i D. Jest dokładnie 7 czy 6 liczb naturalnych m spełniających warunek, że pierwiastek ze 110 jest mniejszy niż m, a m jest mniejsze niż pierwiastek z 300. Czyli to jest takie bardzo typowe zadanie właśnie na szacowanie wartości pierwiastków, powiedzmy sobie szczerze, zarówno kwadratowych, jak i trzeciego stopnia. Jeżeli potrzebujecie powtórki z pierwiastków, to tu trzymajcie link do wcześniejszego materiału. No dobra, weźmy sobie najpierw na tapet pierwszy przykład. Czyli mamy tu sobie 110 pod pierwiastkiem, tu ma być sobie to nasz m, a tu ma być nasz pierwiastek. To, co musimy zrobić, to oszacować wartość tych pierwiastków, obu. No i teraz tak, po pierwsze musimy się zastanowić nad pierwiastkiem jakimś takim dość zbliżonym do tej liczby, który znamy. No, bo tutaj wychodzi oczywiście znajomość kwadratów liczb, tak? Nawet dwucyfrowych czasami, także no niestety takie rzeczy trzeba w miarę pamiętać. Natomiast 110, no to co? Pierwiastek ze 100, czyli wiemy, że to 110. Wiemy, że pierwiastek ze 110 jest na pewno większy niż pierwiastek ze 100, a pierwiastek ze 100 jest równy 10, to na pewno. Natomiast tak dla pewności, jaki znamy pierwiastek większy od 110? No to będzie pierwiastek ze 121, który jest równy 11. Czyli w takim razie ten nasz pierwiastek ze 110, no to będzie, no co, coś pomiędzy 10 i 11. Czyli możemy sobie tak przyjąć, że to jest 10, coś. Z kropkami jakoś tak sobie możemy to zobrazować. Czyli tu już wiemy, że to jest 10, coś tam. Okej. Okay. No i teraz to samo robimy z pierwiastkiem z 300. Pierwiastek z 300. Dobra, no tu już trochę większe liczby, więc trzeba się zastanowić, co my tam znamy, czy coś tam znamy, czy coś tam znamy. No ja znam na pewno pierwiastek z 289, a pierwiastek z 289 to 17, natomiast no jeżeli nie, no to trzeba będzie trochę bardziej polować. Zauważcie, że oczywiście ten pierwiastek musi być między dwiema kolejnymi liczbami naturalnymi. Jeżeli tu byśmy strzeli 8, a tutaj 13, no to
to nie wiemy, to muszą być dwie kolejne, tak? Musimy dwa najbliższe pierwiastki i trochę większy i trochę mniejszy poznać. No dobrze, no to w takim razie coś, co będzie większe od 300, jeżeli chodzi o pierwiastek, znaczy pierwiastek z jakiejś liczby, no to 18 do kwadratu trzeba by było zrobić, nie? Ja pamiętam, że to jest 324, tak? To jest 18, natomiast jeżeli załóżmy, nie pamiętalibyście, bo wiem, zdaję sobie też sprawę, że 17, 18, no to są już rzadziej używane liczby, że ta, jeżeli chodzi o pierwiastki, no to ewentualnie jak no wiecie, że chyba 18 byście chcieli, no to trzeba sobie 18 razy 18 pomnożyć po prostu 64, to mamy 8 plus 6 to będzie 14, to będzie 8, to będzie 1, 4, 2, 3. No i się zgadza, 324, nie? Ewentualnie tak sobie trzeba umieć poradzić. No dobra, no to z tego wynika, że ten pierwiastek to jest 17 coś. 17 przecinek jakaś tam jeszcze rzecz. Czyli to jest 17 przecinek coś tam. No i pytanie jest, ile jest tych liczb m naturalnych? Naturalne to są takie pełne liczby, ale nie na minusie, tak? Licząc od zera w sumie. No to co? No to 10 coś, to jaką liczbą może być m? No m może być na pewno 11, może być 12, 13, 14, 15, 16. No i to jest 17 coś. No to sama 17 jeszcze też będzie ok, bo sama 17 też będzie jeszcze mniejsza niż 17 z kawałkiem. No czyli to są wszystkie liczby, jakimi to m może być. Czyli ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy 7 takich liczb, czyli w takim razie odpowiedź A. No dobra, drugi przykład. Tutaj mamy, że K ma być mniejsze niż pierwiastek trzeciego stopnia tym razem O ze 127, a z drugiej strony K ma być większe niż pierwiastek z 10 trzeciego stopnia. No dobrze, no i tu znowu trzeba wziąć każdy z tych pierwiastków na warsztat, no i oszacować jego wartość. No to najpierw pierwiastek z 10 trzeciego stopnia. No na pewno co? Pierwiastek z 10, jaką liczbę znamy? No ja znam pierwiastek z 8 trzeciego stopnia, no bo 2 razy 2 razy 2 to jest 8, czyli to będzie równe 2. No i mniejszy, no to plus 1 można spróbować, to by było 3. 3 razy 3 razy 3 to 27, czyli pierwiastek z 27. No dobrze, okej, okay. No to ma sens, nie ma tu żadnych liczb pomiędzy już naturalnych, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 10, no to jest gdzieś 2 przecinek coś, 2 z kawałkiem. Ok, no i teraz to samo robimy z pierwiastkiem ze 127 trzeciego również stopnia. Z jednej strony wiem na pewno, jaki to pierwiastek ze 125 trzeciego stopnia to 5. Czyli mamy pierwiastek ze 125 trzeciego stopnia, to będzie 5. No to z 6 to chyba 216, co będzie równe 6. No jeżeli znowu byście nie wiedzieli, jakie to tu liczba, no bo to 125 to raczej powinniście kojarzyć. Zauważcie, że jeżeli będziecie kojarzyć chociaż jeden z której strony, to ten drugi to już sobie poradzi. Można pomnożyć 3 razy tę liczbę przez siebie i sprawdzić, ile tu będzie, nie? A tutaj byliśmy tak blisko, że rzeczywiście, no, raczej na pewno będzie 5 coś. Czyli wiemy, że ten pierwiastek to jest 5 z kawałkiem. To tu jest 5 z kawałkiem, tu jest 2 z kawałkiem. A tu jest nasza liczba K. No to jakie liczby? Dwójka nie, bo 2 coś. No to pierwsza liczba to będzie trójka, czwórka, piątka może być? Może być, bo piątka będzie mniejsza niż 5 z kawałkiem. I to tyle, szóstki już nie może być. Czyli mamy raz, dwa, trzy liczby takie. Czyli odpowiedź D. No ciekawsze zadanie z pierwiastków, dajcie znać w komentarzu, co sobie poradziliście. Zadanie 10. Spośród wszystkich liczb dwucyfrowych, dodatnich, losujemy jedną liczbę. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 20 jest równe. No dobra, liczby podzielne przez 20. Wszystkie liczby dwucyfrowe. Trzeba się najpierw zastanowić nad wszystkimi liczbami dwucyfrowymi, bo ogólnie prawdopodobieństwo, różnie to się tam u was oznacza, jeżeli chodzi o szkołę podstawową. I z jednej strony czasami zapisujecie, że to jest małe n przez duże n, inni ewentualnie już wam bardziej tak, jak w liceum, pokazują, że to jest prawdopodobieństwo zdarzenia A, że to jest tak zwana moc zdarzenia A przez moc omegi. Ogólnie to wszystko wychodzi na to samo. Małe n to jest po prostu liczba sprzyjających jakichś elementów. Natomiast to duże n, bądź też po prostu moc omegi tak zwanej, to są wszystkie. To jest liczba wszystkich elementów. Albo z tego wzoru, albo z tego, nie ma większego znaczenia. Ogólnie dzielimy liczbę sprzyjających rzeczy przez wszystkie możliwości. No i teraz się zastanówmy, może zostawmy już tak bardziej z podstawówki, czyli tym wzorem będziemy to robić. Ale tak, żebyście wiedzieli, jakby, żeby was nic tam nigdzie nie zaskoczyło nigdy. Musimy się zastanowić, nasze duże n to będą wszystkie liczby
dwucyfrowe. No i teraz pytanie, ile ich będzie? Gdybyśmy tak się zaczęli zastanawiać, pierwsza liczba dwucyfrowa to będzie 10. No później będzie 11 i tak dalej, i tak dalej. Co? Ostatnia liczba dwucyfrowa to będzie 99, nie? No bo 100 już trzycyfrowe i tak dalej, i tak dalej. No i teraz pytanie, ile ich jest? Ile tych liczb tu jest? No i niektórzy by pewnie powiedzieli, że 99 minus 10 to 89, ale 89 niestety będzie źle. Zauważcie taką rzecz. Gdybyśmy zadali sobie pytanie, ile jest liczb od dwójki do piątki, załóżmy. No to jak sobie to zaznaczymy na osi, to jest gdzieś dwójka, trójka, czwórka i piątka, no to ile tych liczb jest? Jedna, druga, trzecia, czwarta. Są cztery, nie? A jakbyśmy tutaj sobie od piątki mieli odjąć dwójkę, to wychodzi trzy. I o co tu chodzi? Bo jeżeli odejmiecie od tej skrajnie dużej liczby tą pierwszą, od której zaczynacie, to wy, można powiedzieć, również ją odejmujecie. Bo my wtedy tylko praktycznie liczymy odległość między tymi liczbami, czyli tak naprawdę liczbę tych odcineczków pomiędzy. Tak, te trzy, to jest to, że są trzy odcinki od jednej do drugiej liczby, ale samych liczb jest, można powiedzieć, o jedną więcej. Bo mógłbym to sobie tak sparować, że to jest tak jakby odcinek z liczbą, tu jest odcinek z liczbą, tu jest odcinek z liczbą, ale zostaje jeszcze liczba na końcu. Na przykład tak, jakbyśmy spojrzeli, ale możemy też spojrzeć, no, załóżmy, że odcinek z liczbą w ten sposób, odcinek z liczbą w ten sposób, odcinek z liczbą w ten sposób, to pierwsza zostaje to dodanie. Czyli jeżeli chcecie tak robić, że od tej największej liczby odejmujecie tą, z której zaczynacie, to okej, tylko jeszcze trzeba dorzucić jeden, bo będzie o jedną liczbę więcej niż tych odległości pomiędzy tymi dwiema liczbami. Tak, czyli można powiedzieć, że to będzie 99 minus 10, ale jeszcze trzeba dorzucić magiczną jedynkę, okej? Albo tak, albo można się zastanowić, no ile jest liczb od 1 do 99? No 99. A ile w tych liczbach jest liczb jednocyfrowych? No od 1 do 9, czyli 9. Czyli od 99 trzeba odjąć 9, czy też wychodzi 90. Albo tak, ogólnie trzeba po prostu dobrze to policzyć. Czyli tu mamy 89 plus 1, czyli 90, tak? Czyli to, co już ustaliliśmy, że nasze duże n to jest 90. To jest liczba wszystkich liczb dwucyfrowych. Od 10 do 99. No dobrze, i teraz liczby podzielne przez 20. No to można nawet je wypisać, bo zauważcie, że no co, pierwsza liczba to będzie 20, później będzie 40, później będzie 60, później będzie 80 i będzie 100. No nie będzie już, bo nie będzie dwucyfrowe. Czyli tych liczb są 4, czyli nasze małe n jest równe 4. No to w takim razie nasze prawdopodobieństwo to będzie nasze n małe przez duże n, czyli 4 przez 90. No to to się skróci na 2, będzie 2, tu będzie 45, czyli 2/45. Czyli odpowiedź mamy taką, mamy. Odpowiedź A. No, takie cięższe zadanie z prawdopodobieństwa, wydaje mi się, przede wszystkim ze względu na liczbę tych liczb dwucyfrowych. Ale bardzo podobnie można robić z liczbami trzycyfrowymi. No właśnie, może dla tych, którzy dotrwali do tego momentu, niech napiszą w komentarzu, ile jest wszystkich liczb, niech będzie szaleństwo, czterocyfrowych. O, możecie napisać w komentarzu. Lecimy dalej. Zadanie 11. Samochód przejechał ze stałą prędkością trasę o długości 18 km w czasie 12 minut. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Samochód przejechał tę trasę z prędkością... Okej. W kilometrach na godzinę ogólnie mamy prędkość, tak? No to jedyne, co trzeba wiedzieć w tym zadaniu, no to jest wzór na prędkość. Prędkość, nawet jak tak sobie spojrzycie na odpowiedzi, kilometry na godzinę, no to kilometry to jest jednostka drogi, czyli mamy S od sektor jako odcinek, niektórzy ze street kojarzą, ale to trochę tak naciągane, bym powiedział. A nasz czas to jest time z angielskiego. No dobrze, no i teraz to, co wiemy, to tak. Wiemy, że S to jest 18 km, bo nam to dali w zadaniu. I wiemy jeszcze, że nasz czas to jest 12 minut. No i to tutaj taka największa trudność w tym zadaniu. No to jest zamienienie minut na godziny. No bo mamy wszędzie kilometry na godzinę, więc czas musimy w godzinach wstawić. No to jak się zamienia minuty na godziny? No wiemy, że jedna minuta... To ile to jest godziny? No, jedna godzina ma 60 minut. Ale jeżeli 60 minut jest równe jednej godzinie, to jak podzielimy obustronnie to równanie przez 60, bo można to w ten sposób w sumie zinterpretować, no to wyjdzie 1/60 godziny. Tak, czyli no jedna minuta, 1/60 godziny. Czyli jeżeli 12 minut, to będzie 12 razy 1/60 godziny. No i tutaj coś tam może poskracamy, zobaczymy. 12 z 60 można. Na pewno na 6 na pierwszy rzut oka, czyli tu będzie 2, tu będzie 10. No i jak tak patrzę, to chyba jeszcze na 2. Tu będzie 1, tu będzie 5. Czyli wychodzi mi ten czas, że to jest 1/5 naszej godziny.
Cyk. No i wrzucamy w takim razie to, co jest tutaj tym naszym czasem. No tu za czas, a oczywiście naszą drogę 18 km na godzinę wrzucamy za drogę do wzoru i liczymy. Czyli nasze V będzie równe 18 km podzielone przez 1/5 godziny. O, no dobrze. No to podzielić przez ułamek to jest nic innego jak pomnożyć przez odwrotność, czyli jest 18 razy no 5/5. I tu już będzie w kilometrach na godzinę. No to 18 razy 5, 10 razy 5, 58 razy 5, 40, czyli wychodzi mi 90 km na godzinę. Mamy taką odpowiedź? Mamy taką odpowiedź, odpowiedź C. No miał być to samochód. No ma to sens, no mógłby w sumie jechać każdą tą prędkością, ale załóżmy, niech będzie. Zadanie 12. Prostokąt podzielono na dwa identyczne trapezy równoramienne i dwa trójkąty w sposób pokazany na rysunku. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Trójkąty, które powstały w sposób pokazany na rysunku, są równoramienne. No dobrze, to zaznaczmy sobie to, co nam napisali w treści zadania najpierw. Mamy, że to jest prostokąt i ten prostokąt podzielono na dwa identyczne trapezy, równoramienne. Czyli w takim razie wiemy, że ta długość, jak i ta, są takie same, ale również ta i to jest takie samo, no bo te trapezy mają być dokładnie takie same. Czyli na pewno wiemy, że te wszystkie cztery długości tutaj są tej samej długości. Tak, takimi dwoma kreseczkami, czyli liczbą tych kreseczek, można sobie oznaczać, że dany odcinek jest tej samej długości jak inny. I dwa trójkąty. Dobra, trójkąty, które powstały w sposób na rysunku, są równoramienne. No to co? No to chyba są, nie? No bo mają dwa boki tej samej długości. No to wystarczy. I jeden, i drugi, to będą takie same trójkąty raczej. Gdyby kąty ostre trapezów miały miarę 30 stopni. Kąty ostre trapezów. Kąty ostre to są kąty poniżej 90 stopni. Czyli oni tutaj nam mówią o tym kącie, że tu jest 30 stopni, no to tu też jest 30 stopni w takim razie. O, gdyby one miały 30, to powstałe trójkąty byłyby równoboczne. Dobra, to ja może tak. Jeżeli tu jest 30 stopni, a cały ten kąt ma 90, bo to prostokąt przecież, no to z tego wynika łatwo, że ten kąt musi być 60 stopni, no bo ten kąt plus ten kąt muszą dać 90. A tu na górze jest dokładnie ta sama sytuacja, bo tutaj również będzie 30 stopni. Cześć kocie. Czy te trójkąty są równoboczne? Nie jest w stanie mi powiedzieć. No to skoro tu jest 30 stopni, no to tu również analogicznie będzie też 60 stopni, nie? No bo też 90 muszą dać te dwa kąty. No to w takim razie, jeżeli tu 60, no to ten automatycznie to jest 180 stopni minus te dwa, no czyli minus 2 razy 60. 2 razy 60 to 120, czyli 180 minus 120 da nam po prostu 60 stopni, czyli tu również jest 60 stopni. A jeżeli trójkąt wszystkie trzy kąty ma tej samej miary, no to jest trójkątem równobocznym. Czyli w takim razie to również będzie prawda. Okej, kolejne zadanie. Zadanie 13. Dane są dwa równoległe boki ABCD oraz ECFD. Zobacz rysunek. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Bok DC równoległo boku ABCD. Dobra, zaznaczmy sobie DC. DC to jest to coś. Jest jedną z wysokości równoległo boku ECFD. ECFD. No dobrze. Czy to zielone jest wysokością tego żółtego? Takie jest pytanie. To, co trzeba ogólnie wiedzieć, no to wiedzieć, czym są wysokości w równoległoboku. Ogólnie, gdybym sobie tutaj gdzieś narysował równoległobok, może gdzieś sobie pójdziemy tak a propos. Jeżeli mamy sobie równoległobok, to wysokość to jest odległość pomiędzy dwoma bokami, które są do siebie równoległe w tym przypadku. A jeżeli to ma być odległość, to będzie odcinek najkrótszy, który łączy nam jeden bok i równoległy do niego. Ja mogę to narysować tu, ja mogę równie dobrze to narysować tu. To nie ma znaczenia, gdzie ważne, żeby tu i tu, czy też tu i tu, wszędzie w sumie, był kąt prosty. I to jest jedna z naszych wysokości. I to jest nasza wtedy wysokość H1. Załóżmy. Natomiast również możemy drugą wysokość między dwoma pozostałymi bokami wyznaczyć. Czyli to tak naprawdę wysokość to jest odległość między prostymi, na których leżą te boki równoległe. Czyli mam tu na myśli to, że ja bym mógł sobie przedłużyć ten bok. On leży na takiej prostej. Ten bok też bym sobie przedłużył i on leży na takiej prostej. I wysokość między tymi bokami to
to ja mogę na przykład narysować, w tym miejscu. Ważne, żeby ta wysokość była pod kątem prostym tu, jak i tu. To by była moja wysokość H2. Na przykład tu. No możliwe, że mógłbym tutaj jakoś też narysować, tak? I to będzie dokładnie tak samo. Tutaj również mogę narysować. Ważne, żeby to było pod kątem prostym do prostych, na których leżą boki równoległe do siebie, w równoległym boku. Czyli to sobie mniej więcej mówiliśmy, czym są wysokości w równoległym boku. Wróćmy do zadania. No to my się musimy zastanowić, czy przypadkiem tu na przykład nie ma kąta prostego, albo tu nie ma kąta prostego, tak? Nad tym się trzeba zastanowić. Dobra. Wiemy na pewno na tą chwilę, że to jest równoległy bok, więc ten odcinek DC jest taki sam jak ten i one są do siebie na pewno równoległe, te proste, na których leżą te boki. To wiemy. Dodatkowo też wiemy, że ten odcinek DE, który tu nam narysowali, tu jest pod kątem prostym, czyli DE jest wysokością. No i zauważcie, że skoro to jest też równoległy bok, to ten odcinek FC, on również jest, on jest równoległy do tego odcinka. Jeżeli jest, a jeżeli ten jest prostopadły do tego, to ten jest na pewno prostopadły do tego. Czyli w takim razie tu również jest kąt prosty, z tego powodu, że tu jest kąt prosty. OK? No dobra, czyli wychodzi na to, że to będzie prawda, bo DC jest wysokością, no bo zauważcie, że ten odcinek, no jest pod kątem prostym do boku, nie? Tego naszego równoległego boku. OK, lecimy dalej. Pole równoległego boku ABCD, czyli tego można powiedzieć już, powiedzmy sobie szczerze, zielonego, jest równe polu równoległego boku ECFD. Ogólnie pole równoległego boku, jeszcze raz sobie wróćmy do równoległego boku na szybko. Ogólnie pole równoległego boku liczy się ze wzoru, że to jest A razy H. Tak potocznie się mówi, że to jest A razy H, ale tak naprawdę my mamy na myśli zawsze wysokość, która jest prostopadła do tego boku. Więc to można na dwa sposoby zapisywać, bo to może być albo A razy wysokość prostopadła do A, czyli to HA może tym razem nazwę, albo możemy też zrobić to w drugą stronę, że to jest B razy wysokość, no poprowadzona z tego boku. No wysokość pod kątem prostym to jakoś tak według mnie by u nas wyglądało. I to by było HB, czyli to może być B razy HB. No ważne, żebyście zapamiętali, że w równoległym boku pole to jest długość razy wysokość pod kątem prostym właśnie do tego boku. Tak? I tu mamy w sumie dwie opcje do wyboru. No dobrze, to może jakoś sobie to pooznaczamy, słuchajcie. To tak, ja bym nazwał sobie, że AB to jest X. No to tu też jest X, okej. Okay. A ta długość tutaj, to niech będzie Y. No to tu też jest Y, tak? Bo to przecież równoległy bok. No to patrząc na ten mój zielony trapez, czyli ten A, B, C, D, no to ja mogę policzyć, że to jest to razy to, czy X razy Y. Okej. Okay. Natomiast pole tego drugiego, czyli E, C, F, D, mogę policzyć, że to będzie moim bokiem, a to będzie moją wysokością, czyli że to będzie Y razy X, a to jest przecież sobie równe. To jest dokładnie to samo. Czyli tu również prawda. No taka całkiem niezła powtórka z równoległego boku, wam powiem. Nie wiem, czy każdy z was by wiedział, o co tutaj chodzi. Dajcie znać w komentarzu. Wydaje mi się, że mamy kandydata na jedno z trudniejszych zadań z tego arkusza. Zadanie 14. Stosunek długości trzech boków trójkąta jest równy 2 do 4 do 5. Owód tego trójkąta jest równy 33. Najkrótszy bok tego trójkąta ma długość. Dobra, ja wam polecam tutaj rysunek poglądowy sobie zrobić. Czyli mamy sobie jakiś tam trójkąt. No i jego stosunek długości boków ma być równy 2 do 4 do 5. Pamiętajcie, że jak jest jakiś stosunek albo są jakieś proporcje, że wielkości są w proporcji tyle do tylu do tylu, to po prostu dorzućcie sobie x-a do każdej z tych liczb, czyli nie, że to jest 2, 4, 5, bo to nie muszą być liczby 2, 4, 5, bo to może być na przykład 4, 8, 10, to może być 20, 40, 50, tu chodzi o proporcje, czyli tu chodzi o to, że no tu mamy dwie takie same długości, tu mamy cztery takie same długości, ale taka sama długość to nie wiemy ile jest, nie? Czyli ten x właśnie. Czyli my sobie wyobrażamy, że to jest 2x do 4x do 5x. I wtedy łatwo sobie to narzucić na rysunek. Czyli no najkrótszy u nas bok na moje oko, no to tu by było 2x. 4x to może być tutaj, a tu może być 5x. No nieważne, to tylko rysunek poglądowy. Natomiast ważny jest ten x. Jak potrzebujecie powtórki z podziału proporcjonalnego właśnie, no to tu trzymajcie właśnie link do poprzedniego materiału. I obwód wiemy, że jest równy 33. No to jeżeli chodzi o obwód, no to my musimy dodać te wszystkie długości do siebie. Czyli 2x, dodać 4x, dodać 5x. No i obwód, no to to ma być równe właśnie 33. No mamy równanie do rozwiązania. 2 jabłka plus 4 jabłka to jest 6 jabłek plus 5 jabłek to będzie 11 jabłek, czyli 11x równa się 33. Dzielimy sobie to na 11, czyli nasz x ładnie, pięknie wychodzi 3. 3 centymetry nawet bym powiedział, bo tu było wszystko w centymetrach. No i teraz najkrótszy bok
No najkrótszy bok to są 2x, bo to tych kawałków będzie najmniej wtedy. No to 2x to będzie 2 razy 3 cm, czyli wyjdzie 6 cm. Czyli mamy odpowiedź taką mamy. Mamy odpowiedź C. Lecimy dalej. Zadanie 15. Na rysunku przedstawiono graniostosu prosty trójkątny oraz jego podstawę. Wysokość tego graniostosupa jest równa 1. Dali nam to na rysunku, także nie ma problemu. Uzupełnij zdania, wybierz odpowiedź spośród oznaczonych A i B oraz C i D. Pole powierzchni bocznej tego graniostosupa jest takie samo, czy dwa razy większe niż pole jednej podstawy. Dobra, my musimy coś tu o polach powiedzieć. No dobra. No dobrze, no to tutaj nam narysowali tą podstawę. No to ja już wiem, czemu to nie piszę? To ja już wiem, że tu musi być 5 centymetrów. Dlaczego? Bo to trójkąt egipski 3, 4, 5. Natomiast jeżeli nie wiecie, no to z Pitagorasa spokojnie można policzyć, gdyby to był x. 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu musi dać nam x kwadrat, czyli 9 dodać 16 musi dać nam x kwadrat, czyli 25 jest równy x kwadrat. No to w takim razie x w geometrii musi być równy 5. Można z Pitagorasa, można pamiętać, że jeżeli przy prostokątne są w proporcji 3 do 4 i jest to trójkąt prostokątny, to tu będzie piąteczka. W sensie 5 razy ta liczba stała. No dobrze, ale o co chodzi? Pole powierzchni bocznej. Teraz pole powierzchni bocznej my możemy policzyć w taki sprytny sposób, bo zauważcie, no oczywiście możemy dodać te trzy prostokąty do siebie i tyle, ale można też sobie wyobrazić, że jakbyśmy potraktowali jako jedno to pole boczne, czyli to dookoła tej figury, które mamy. Tak, mówię o tym polu, to i tutaj. Jakbyśmy sobie wyobrazili, że to jest taki wąż i rozcięlibyśmy to na przykład wzdłuż tej krawędzi i je rozłożyli na płasko, no to to się zrobi taki paseczek, nie? Taki jeden wielki, długi prostokąt, który no tam będzie jakoś podzielony. No i my wystarczy, że to pole boczne policzymy jako pole takiego prostokąta, tylko czym będzie ta długość? No ta długość będzie obwodem naszej podstawy. Czyli tu będzie obwód podstawy i to będzie 3 plus 4 plus 5, czyli 9 plus 3, czyli 12. Natomiast ta długość, no to jest ta wysokość naszego graniostosupa, tu jest 1. No i pole boczne w takim razie, no to będzie 12 razy 1, czyli 12, no oczywiście centymetrów kwadratowych. Dobrze. A pole podstawy? Pole podstawy. Pole powierzchni bocznej niż pole jednej podstawy. No pole podstawy, no to pole trójkąta tego naszego prostokątnego. No to jest A razy H, tylko H jest tym drugą przyprostokątną, czyli 4 razy 3 na 2. Czwórka z trójką się skraca, 2 razy 3 to będzie 6 cm kwadratowych. Jakie było pytanie? Pole powierzchni bocznej jest takie samo jak pole podstawy? No nie, no 2 razy większe. No to w takim razie B, B. Kolejne pytanie. Pole powierzchni całkowitej tego graniostosupa jest równe. Okej, okay. Pole powierzchni całkowitej, czyli pole całkowite graniostosupa, no to to są dwa razy pole podstawy, bo mamy górne i dolne pole, czy tam po prostu podstawę górną i dolną, czyli 2 razy PP dodać nasze pole boczne, no bo dodać tam sumę tych wszystkich pól dookoła. No to pole podstawy to jest 6, czyli 2 razy 6 dodać 12, no to 2 razy 6, 12, dodać 12, no to wychodzi 24, no oczywiście w centymetrach to będzie kwadratowych. Mamy taką odpowiedź, mamy C, lecimy dalej. Raczej proste zadanie, wydaje mi się. No i proszę Państwa, zaczynamy zadania otwarte. Wojtek miał 30 monet 2-złotowych i 48 monet 5-złotowych. Połowę monet 5-złotowych wymienił na monety 2-złotowe. Kwota z wymiany monet 5-złotowych stanowiła równowartość kwoty, którą otrzymał w monetach 2-złotowych. No dobra. No to tak, połowę monet 5-złotowych, a miał ich tych 5-złotowych, a 5-złotowych miał 48. No to połowa to będzie 1 druga razy 48. No to policzmy to, to się ładnie skróci do 24, czyli to będzie liczba wymienionych monet. Wiemy, że tyle ich wymienił, to na pewno. Kwota z wymiany monet 5-złotowych stanowiła równowartość kwoty, którą otrzymał w monetach 2-złotowych. No dobrze, czyli jeżeli wymienił 24 monety 5-złotowe, no to wartość tych monet to będzie liczba tych monet razy 5 złotych. 24 razy 5. 20 razy 5 to jest 100, 4 razy 5 to jest 20, czyli wychodzi 120 zł. To będzie wartość wymienionych monet. No i kwota z wymiany monet 5-złotowych stanowiła równowartość kwoty, którą otrzymał w monetach 2-złotowych, czyli teraz tak naprawdę jak policzyć ile monet 2-złotowych, no będzie warte 120 zł. No wystarczy teraz tą kwotę 120 podzielić
przez ten nominał jednej monety, czyli przez 2 złote można powiedzieć, tak? Bo to będzie można, no bo tyle jedna moneta jest warta. No to 120 na 2, no to chyba 60 mi wychodzi, czyli to będzie liczba monet dwuzłotowych w wymianie. O, tak byśmy mogli to podpisać. Jakie jest pytanie? Ile łącznie monet dwuzłotowych ma teraz Wojtek? No dobrze, to na początku miał tych monet, miał 30 monet. No to miał 30, no i później się wymienił, no to dostał jeszcze 60. No to wychodzi mi, że 90. Czyli odpowiedź, Wojtek ma teraz 90 monet dwuzłotowych. Dobra, nie wiem, czy wy się bawicie w wymienianie monetami, ale niech będzie. Lecimy dalej. Zadanie 17 za 3 punkty, to chyba to najbardziej punktowane, można powiedzieć. Do księgarni językowej dostarczono łącznie 240 książek napisanych w 4 różnych językach. Okej. Okay. Książek w języku włoskim było 3 razy mniej niż książek w języku niemieckim, a książek w języku angielskim było 2 razy więcej niż w języku niemieckim, a książek w języku francuskim było 20 więcej niż w języku włoskim. Uff, dobra. Oblicz, ile książek napisanych w języku francuskim dostarczono do tej księgarni. Tego typu zadaniach, że jednych rzeczy jest 2 razy więcej niż innych, a tamtych to jest 5 razy mniej niż tych większych, co było wcześniej, to zazwyczaj polecam jako niewiadomą wprowadzać sobie tą liczbę, która będzie najmniejsza. No oczywiście nie będzie to błąd, jeżeli tak nie zrobicie, ale przynajmniej zazwyczaj nie będziemy musieli na ułamkach działać, tylko po prostu na liczbach całkowitych. Dobra, zróbmy tak. Czyli jakie tu mamy języki? Mamy język włoski, no to tu niech będzie język włoski. W sensie, no mam na myśli liczba książek w języku włoskim. Dobra, już tak będzie bardzo pięknie. Później zrobimy sobie liczbę książek w języku niemieckim. Proponuję zrobić po prostu sobie analizę tej całej treści zadania, żeby się tutaj nie zgubić za chwilę. Mamy jeszcze język angielski, czyli cyk, 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 cyk. Tu mamy angielski. I coś jeszcze mamy? Mamy francuski, jeszcze włoski. Dobra, to są 3 języki, widzicie. Już opanowaliśmy, co się dzieje przynajmniej. Cyk. Książek w języku włoskim było 3 razy mniej niż w niemieckim, czyli póki co ten włoski się wydaje, że tego będzie najmniej, więc rzucimy jako x, może zaraz zmienimy. A książek w języku angielskim było 2 razy więcej niż w niemieckim, no dobra, a książek w języku francuskim, a jeszcze francuski, widzicie, uciekł mi język francuski w takim razie. Było 20 więcej niż we włoskim, czyli na tą chwilę wygląda na to, że włoskich książek było najmniej, więc dlatego to wrzucimy sobie za x-a. Będzie najłatwiej teraz całą resztę rozpisać. Dobra, to wracamy do początku. Jeżeli książek w języku włoskim było o 3 razy mniej niż niemieckich książek, no to niemieckich było 3 razy więcej, czyli 3x w takim razie. O, okej. Okay. Książek w języku angielskim było 2 razy więcej niż w niemieckim. No to jak tu ma być 2 razy więcej, no to będzie 2 razy 3x, czyli w sumie to 6x. Okej. Okay. No i na koniec książek w języku francuskim, okej, okay, było o 20 więcej niż we włoskim. Czyli jak we włoskim był x, no i tutaj francuskich było o 20 więcej, no to trzeba do x-a dodać po prostu 20. No dobrze, i to najtrudniejsza sprawa w tych zadaniach, bo rozpisanie i opanowanie treści zadania, no to jest praktycznie już 90% sukcesu w tym zadaniu. Dobra, co wiemy? Wiemy, że dostarczono łącznie 240 książek, czyli no to po prostu jak dodamy to i to, no to musimy dostać 240 w sumie, czyli x, dodać 3x, dodać 6x, dodać x, dodać 20, to musi nam dać 240 zł. Cyk. No dobra, no i dodajemy. Cyk, cyk, to jest 4 jabłka, 10 jabłek, 11 jabłek, czyli 11x równa się i już tą 20 przerzucimy na drugą stronę, czyli minus 20. 11x będzie równe 220 w takim razie. Dzielimy to na 11, czyli x będzie równy, no to będzie 20 po prostu. Okej, okay, o co było pytanie? Ile książek napisano w języku francuskim? Francuski to jest x plus 20, czyli tak naprawdę x plus 20 to będzie 20 plus 20, czyli 40. No to odpowiedź do zadania. Książek w języku francuskim dostarczono 40. Koniec zadania. Jeżeli potrzebujecie więcej zadań z treścią właśnie na układanie równań, to tu trzymajcie kompilację z maratonu, z któregoś rocznika. W ogóle oczywiście szykujcie się na maraton ósmoklasisty z matematyki. Kolejne zadanie. Zadanie 18. Na rysunku przedstawiono prostokąt ABCD, którym bok BC ma długość 4. Na bokach prostokąta zaznaczono punkty E i F. Dobra, wszystko jest na rysunku. Oraz narysowano odcinki EF i FC. Także powstały 2 jednakowe trójkąty EAF. EAF, dobra. E, A,
F, czyli ten trójkącik, jasne, i FBC, czyli te dwa trójkąty mają być identyczne. Czy innymi słowy przystające, no uciekamy tutaj trochę od tego sformułowania, ale jednakowe, czyli takie same boki i kąty w takim razie, czyli przystające inaczej. W obu trójkątach zaznaczono kąty o takiej samej mierze alfa. Odcinek AE ma długość 3. No dobra, wrzucili, tu mamy 3. Oblicz pole prostokąta ABCD. Zapisz obliczenia. No dobrze, prostokąta ABCD. Tego prostokąta mamy policzyć pole. No to jedyne, co musimy opanować, to jest długość boków tego prostokąta. Wiemy, że pole to będzie A razy B, gdzie naszym A na przykład to będzie ta długość tu na dole, a naszym B, no to to jest B. No to B już znamy. B jest równe 4. A musimy opanować. No dobrze, no i teraz tak, skoro wiemy, że te zielone trójkąty są takie same, no to zauważcie, że tak, tu jest kąt prosty też, tu też jest kąt prosty, więc... No a jeżeli te trójkąty są takie same, no to wiemy na przykład, że w tym naszym trójkącie AFE bok przy alfie i kącie prostym ma 3 cm, więc również tak samo musi być w tym drugim trójkącie, czyli bok przy alfie i 90 stopniach również musi mieć 3 cm. No dobra. No i teraz drugą stronę. Wiemy, że kąt tutaj, wiemy, że bok, no naprzeciwko alfy, bo tak też możecie patrzeć, tak, że naprzeciwko którego kąta jest jaka długość boku, no to tu wiemy, że są 4 cm, to również tu naprzeciwko alfy ten bok musi mieć 4 cm. No i co? No i wychodzi na to, że nasza długość A to ma 4 plus 3, czyli 7. 7 cm. No to wszystko mamy do pola, wstawiamy. Czyli nasze pole, nasze A to jest 7, nasze B to jest 4, 7 razy 4, 28 cm, oczywiście kwadratowych, żebyście nie zapominali o jednostce. Oblicz pole, no to odpowiedź. Pole prostokąta A, B, C, D wynosi 28 cm kwadratowych. Kropka. Ostatnie zadanie przed nami. Zadanie 19. Powierzchnia kartonu ma kształt prostokąta o wymiarach 8 cm i 15 cm. Znowu prostokąt. No dobra. W czterech rogach tego kartonu wycięto kwadraty o boku 2,5 cm. No to może już sobie to zaznaczymy w takim razie. Czyli tutaj, jak i tutaj, musi być 2,5 cm. No i we wszystkich tych narożnikach nie będziemy wszędzie tego zapisywać oczywiście. Z pozostałej części złożono pudełko. Oblicz objętość tego pudełka. Dobra, no to musimy sobie wyobrazić, jak to pudełko by wyglądało. Jakbyśmy sobie tak to wyobrazić, tak, jakbyśmy mieli to poskładać, no to by były linie gięcia, można powiedzieć, tego kartonu. I teraz jakbyśmy to mieli sobie złożyć, no to jakby to wyglądało? No to by wyglądało tak, że tu właśnie jest, są te linie gięcia. O, no tutaj już byśmy te krawędzie chyba widzieli. No i teraz te długości, no to będą tutaj wysokości tego pudełka, można powiedzieć. To by wyszło tak, to by wyszło jakoś tak. O, tam jakoś tak. No w sumie to. O, cyk, cyk, cyk. To by jakoś tak wyglądało. No i objętość takiego pudełka to jest nic innego jak pole podstawy razy wysokość. Tylko teraz co jest czym? A nasza wysokość, ten kawałek, no to są te nasze 2,5. Nie? No to tu jest jakby 2,5, nie ma problemu. To jest 2,5 i to są te same długości. A teraz się trzeba zastanowić nad tym kawałkiem odtąd dotąd. O ten kawałek odtąd dotąd, o, no to będzie 8 cm minus no 2,5 i 2,5. Z dwóch stron 2,5 trzeba odjąć. Czyli można powiedzieć 8 minus 2 razy 2,5. Czyli w takim razie 8 minus 5, czyli tu wychodzi 3. Czyli tutaj ta długość jest 3. No dobra. No i jeszcze trzeba sobie opanować no ten wymiar. No to ten wymiar to będzie tak naprawdę no całe 15 minus 2,5 i minus 2,5, bo z dwóch stron po 2,5 mamy. No to tu będzie 10. Czyli ta długość tutaj to jest 10. No dobrze. No to objętość tak naprawdę albo pole podstawy to będzie A razy B i jeszcze razy H, ewentualnie patrząc, że to jest prostopadłościan, to też można policzyć, że to jest A razy B razy C, czyli iloczyn wszystkich długości krawędzi. Natomiast nie ma to większego znaczenia, czyli tu mamy 10 razy 3, no i razy 2,5. No i trzeba to po prostu pomnożyć. Czyli w takim razie ta nasza objętość to będzie 75 cm sześciennych. No i koniec. Koniec egzaminu smokrasisty z matematyki z czerwca 2023. Dla tych, którzy dotrwali do końca, niech napiszą w komentarzu hashtag próbny na
100%. Pamiętajcie o materiałach, jakie na was czekają w linkach w opisie. Jeżeli byście chcieli, żebym coś tu jeszcze dorobił właśnie pod egzamin smokrasisty, jeśli chodzi o materiały, to śmiało również piszcie w komentarzach. Trzymam kciuki za 100% na waszym egzaminie i co? Do usłyszenia. A po co mi ta matma? A tu trzymajcie kompilację 28 najbardziej popularnych błędów, jakie robicie z matematyki właśnie na egzaminie ósmoklasisty. Z matematyki.